Dobra, kurwa, się skupić muszę. Witam was wszystkich. Po długiej przerwie wręcz, jak widzicie, nie zapomniałem o tym, że mam tu kanał, także no. Jak widzicie, nowy overlay, nowy rok, także i nie było streamów chyba od, no, od długiego czasu. Także witam was wszystkich serdecznie. I cóż, to tak jak widzicie, wracamy po paru miesiącach. Ponieważ, no, widzicie jak jest. Miałem w sumie jeszcze wcześniej wrócić, no, w styczniu zacząć, ale potrzebowałem czasu. Także witamy was bardzo. 2022, 9 luty dopiero. Stream jest, także czekajcie, czy to będzie lepiej? Nie, do dupy. Tak jest, ładnie, nice. A może być, także nowy overlay. To nie jest w sumie nowy, jest po prostu no. O, kamerka większa, jest logo, piękne jest, są arty, tak można nazwać, także jest pięknie. Nie. Jeszcze włączyły coś w tle. O, jest super. Piękny stream. Chuj chodzi, czemu mi nie działa na tym? Nie działa mi na podglądzie. RIP, chyba stream. Nie, działa, dobra. Jest git. Witam was wszystkich serdecznie. Długo nie było streamów, także muszę się przyzwyczaić znowu do Twitcha. Nie wiem, kiedy był ostatni. Chyba też to był powrotowy jakiś stream. Chyba coś w tym stylu. Czekajcie, tylko poprawię sobie mikrofon. O! To jest mikrofon. Yeah! Super. Także no. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni stream w tym roku. Ponieważ nie mam. Mam plany, ale po prostu nie mam jakby takiego trochę planów, jakby to zacząć, to streamowanie. Czekajcie, teraz jest, jak teraz wygląda. O, dobra, ładnie teraz jest, takie klimatowo, nie, klimatycznie chyba. No, o tak mi tu zasłanie mikrofon światło, będzie trzeba by zmienić position. Pyk. Już jest lepiej, nie? O, super. Tylko że tak mogę też zrobić i jest, tak też mogę zrobić, jest po prostu białe światło, ładne. Znaczy, no, jaśniejsze światło, dzięki temu lepsza jakość. Okej. Okay. nie wiem, kiedy był film ostatnio. Sprawdzimy nawet. Ale, beat. Nie wiem, czy to nie jest copyrighted. Nie chciałbym na pierwszym streamie po prostu, wiecie, no, mieć, no, bana, także, no. Co dzisiaj w planach? Zobaczymy, może coś zagramy. Ponieważ długo nie było niczego takiego, także, wiecie, test światła mały. O! Ruszyłem przez przypadek, sorki. Wydaje, że jest ładnie. Ładnie jest, nie? Czemu jest cały czas na tym podgląd? Ej, czemu jest podgląd cały czas? Damn. Cię zepsuło. Czekajcie. Czy jest teraz inna scena niż ta osoba na początku streama? Okej, okay, jest git wszystko. Tylko po prostu. Okej. Okay. Bo mi się klip jakoś. Znaczy no. Ten wod chyba mi się teraz jakoś włączył czy coś. Nie wiem jak im cudem. Wody z tego streama. Jest cały czas po prostu pre-stream.
Myślałem, że no, na lupie po prostu było, ja cały czas myślałem, że to jest po prostu, że przez chwilę myślałem, że po prostu scena jest niezmieniona. I znowu po prostu joke się nie udał. Tak jak wszystko co w grudniu robiłem. I po prostu dla tych, którzy nie wiedzą, po prostu w grudniu streamowałem. Przez cały grudzień, bo zacząłem wtedy na OBS-ie streamować. I to był nowy software w ogóle dla mnie. Ja wtedy zacząłem na OBS-ie. I po prostu było nagle, po prostu jest okej, okay, nie? Jest audio, jest dźwięk na mikrofonie, okej, okay, nie? I po prostu wchodzę, nie? Obczałem sobie. Patrzę, jest po prostu na streamie. Jest po prostu, w styczniu, nie, wiem. W styczniu chyba to było. Dopiero. Patrzę, jest po prostu cały czas, nie ma dźwięku. Tylko dźwięk z gry jest. Po prostu największy fail. Nawet w ogóle teraz, w tym momencie. To był największy fail po prostu kiedykolwiek, jaki zrobiłem. Jeszcze zanim w ogóle udało mi się 1000 subów dobić. Także no... Niesamowite. Niesamowite to jest po prostu. Nie wiem, jakim cudem nie udało mi się tego obszarić wcześniej. A też dlatego, że chyba nikt nie zauważył tego. O nie. Nie. Nic nie mówiłem jakby co, okej? Okay? Nic nie mówiłem. To był tylko żart. Okej, okay? Nic nie mówiłem. Jest git wszystko. Ładnie stream działa. Widzę. Także no. Jak się uda. To powinienem częściej teraz streamować generalnie. Więc też co do YouTube'a. Let's play też może nie będę. Też niedługo może będzie coś. Bo muszę OBS jeszcze trochę ogarnąć do gier. A jak się nie uda, to chuj, nie? Zrobimy po prostu. Albo po prostu będę musiał kompa ulepszyć. Albo no. Nie wiem, będzie w low quality trochę. A ja chcę właśnie trochę bardziej high quality teraz zrobić, także. I cieszę się, że teraz powiedziałem, że chcę robić high quality content w momencie, gdy jest taki overlay i jest po prostu to wszystko na ekranie. Niesamowite. Piękne. Jest piękny aesthetic overlay. Mogę jeszcze coś w tle dodać. Nie wiem, czy to działa. Nice. No. Tradycyjne tło. Super. Jest zajebiście, po prostu jest chillera, utopia. O, to lepsze nawet, to znowu nowe. Dobra, to jest takie ładne, nie? Że chciałem właśnie zrobić dla klimatu bardziej. Dla klimatu chciałem właśnie zrobić bardziej takie. Gdzie to jest tylko? To jest bardziej klimatyczne do tego, co tu jest w ogóle na overlayu. Także no. Co możemy zobaczyć? Chcę zobaczyć, kiedy ostatnio streamowaliśmy. Stats. Poland. Okej. Okay. Słuchajcie. Jest dobrze. Jest git. Jest bardzo ładnie, także obczajmy też sobie. Jest Twitch Tracker. Twitch Tracker. Test, czy znajdzie w ogóle kanał. Jest kanał, okej. Okay. Jest kanał, także jest dobrze. Jest dobrze. Okej. Okay. U mnie coś źle, ale jest przecież kanał. No co jest? Zobaczyć, kiedy ostatnio streamowałem. Mam lepszy pomysł, jak to sprawdzić. Laguje dziwnie. Nie wiem czemu, jak przełączam sceny. Nie wiem, czy może po prostu nie powinienem minimalizować okna. To może. Czekajcie. Tak zrobię. O, jest git, nie?
Mogę w międzyczasie zobaczyć, kiedy był stream ostatni, poprzez patrząc na powiadomienia na Twitchu, na Discordzie. Też, jeżeli nie wiecie, mamy serwer Discord, który ostatnio wskrzesiliśmy trochę, także fajnie by było zobaczyć nowe osoby tutaj. Także zapraszamy. Jest, jeżeli chcecie powiadomienia dostawać od razu. Znaczy nic, postaram się. No, bot się stara, by zawsze były o powiadomienia. No, na tym, na Discordzie. Ostatni był, cholipka, w sierpniu był ostatni stream tutaj. Także chwilę minęło, nie pamiętam nawet, co to było. Nie mogę sprawdzić. Okej, był chill strumyk. Czyli tak jak teraz. Nice. Okej. Jest git. Jest who's back. Lipcu robiłem comeback na Twitchu. Na Twitcha. Teraz po prostu znowu jest tam jak... źle świadczy. To źle świadczy, jeżeli nagle był comeback. Ostatnio i teraz znowu jest comeback. Tylko, że ostatnio nie. Był chill strumyk. Potem był... też jakiś strumyk. Potem był comeback. Bo zacząłem na YouTube streamować znowu. I ostatnio też streamowałem. Parę tygodni temu, dawno w sumie. Na początek stycznia, nie? Był... nie. 29 grudnia był. Czyli w tym roku jeszcze nie było streama. I to jest pierwszy stream. Okej. Okay. Warto wiedzieć. Co dzisiaj my będziemy grać? Jeśli pójdzie dobrze, to... to zobaczymy, czy Open Space działa mi. Nie działać, bo kiedyś w to grałem, także pewnie Open Space. Tak na początek. Albo Rocket League, myślę. Myślę, że Rocket League byłby dobry też. Podobno w to nie grałem. A w Open Space też nie grałem. No, w sumie to Open Space był chyba dawno na streamie. Zobaczymy. Bo na ten moment bardziej myślę o Open Space. Myślę, że szybciej się odpali. Tak to musiałbym raczej chyba przygotować już streama, po prostu włączyć wcześniej. Ale zobaczymy, co można odpalić. To jest chiptune jakiś fajny. Fajny chiptune. Jakby co to nie jest, to nie jest permanentny overlay, okej. Okay. Jakby nikt się nie przyczepiał, to jest tymczasowy po prostu. Myślę, że jakoś lepiej zrobić. Więc nie był, postaram się gdzieś w najbliższym czasie obczaić to, wiecie. No, wiem, jak wygląda ładnie, ale chcę tak bardziej to zrobić ładniejsze. Ten pis streamowy jest ładny teraz. Mogę wam pokazać jeszcze raz. Zresztą był chyba wcześniej, był. Więc możemy zrobić po prostu podobny. Do gier za to jest coś takiego. Jest git. Jeżeli ładnie wygląda po prostu, okej. Okay? To jest po prostu prototyp, jakby co. PC Building Simulator widzę też na folderze teraz. I myślę, żeby można w to było zagrać, ale jest jeszcze parę innych. I też można byłoby w to zagrać. Enter the Gungeon. Nie chce mi się zbytnio w Enter the Gungeon. To jest taki bardziej, no... level hard. Level hard, to bardzo. I musiałbym po prostu, no... nie chcę mnie teraz tak wyhardzić trochę. Więc no, spróbujemy coś prostszego po prostu, nie? No, dobra, jest git teraz. Nie? Okej. Okay. No, jest git. Open space.
Oh, sin work. Damn. Damn. Jakie wspomnienia? Autentycznie All Seen Work. Przypomniało mi się teraz Let's Play cały. Chyba dwa były czy trzy odcinki, ale to było fajnie się w to grało ogólnie, bo to było takie bardziej. No. A to był taki, że no. Fajnie się w to grało. Też miałeś takie, że to nie jest też długa gra. Na Let's Play jakby szukam najbardziej takich krótszych gier. Bo jak wiecie, zazwyczaj ciężko mi jest ogarnąć taki Let's Play do końca. Częściej byłem na streamie. Nie. Także wiecie, o co mi chodzi. Tego nie pamiętam. Tego nie pamiętam, że miałbym zainstalowane teraz. Ja gry nie pamiętam. Ultra Q Tonight. Musimy z tego zrobić streama na YouTube. To jest na YouTube'a. To jest Windows Build. Okej. Tej gry nie pamiętam. To jest typowe. Yooka-Laylee mamy na teraz zainstalowane na dysku. Ale to nie na dzisiaj. To na Twitchu, ale nie na dzisiejszy stream. Dzisiaj bardziej na luziku. Bo dawno nie było streamowane, także. Nawet moglibyśmy coś teraz oglądnąć, tylko po prostu to nas zniknie. Chociaż. Chyba ja po prostu, że trochę się boję, bo nie chcę, by mi waliło streama. Okej. Wiecie? Dobra. Znaczy nie chcę, bo strasznie mi zacina czasami na przeglądarce. I po prostu nie chcę mi się zbytnio. Co to jest? Że mogę lotnąć, ale nie chcę mi się teraz. Widzę. Nie będę vlogu oglądać teraz, bo widzę właśnie, że jest. Ten wrócił. Nie chcę się teraz. Nie chcę zanudzać trochę. To jest, no. Po angielsku znowu tu mam same. Ja mam same filmy po prostu. Na głównej mam po prostu same filmy po angielsku, także sorki. Ale. Niezbyt. Wiecie. Mam tutaj coś ciekawego. Mam po prostu jakiś film po angielsku, jakieś poradniki, więc. Zazwyczaj. Co to jest? Ale fajny chiptune, zajebisty. Chiptune. Nie powiem. Mam nadzieję, że słychać teraz dobrze go. Bo jak widzę na tym, na paskach, na OBS-ie, to jest. Także dźwięk jak mam, tyle coś włączone, to zawsze mi się wydaje, że jest za głośne. Bo jest tak prawie równe do dźwięku z mikrofonu. I zawsze myślę, że mam wrażenie, że jest po prostu za głośne. Nie, nic nie mam. Ciekawego. Musiałbym to kiedyś znaleźć. Kiedyś jakiś watching stream zrobimy, to po prostu no. Oglądniemy tak. To coś znajdę wcześniej. Także no. Dobra, mam. Nie ma nic. Możemy grać po prostu. Coś zagrać. Bo
raczej nie znalazłem nic takiego do oglądnięcia, także dzisiaj taki bardziej na chillku, okej? Okay? Bo nie mam pomysłu po prostu co wrzucić. Znaczy na oglądanie teraz, także. No. Ej, dajcie mi sekundkę, okej? Okay? Dobra, włącza się Open Space. Update jest. Damn. Chwilkę tylko, ok? Muszę ustawić to wszystko, bo mam na wysokich. A będzie lagowało wtedy, także chwilkę, ok? Już, sekundkę. Dobra, już włączam i jest gotowe wszystko, ok? Już wszystko jest gotowe, spokojnie. Czekajcie. Dobra, Flash Player, kiedy to było włączane? Nie wiem. Niesamowite to jest. A chwilkę, dopasuj. O, pięknie. Piękny. No, pięknie to wygląda. Oh shit. Oh shit. To strasznie głośno to jest. Czekajcie. Muszę ściszyć u siebie po prostu. Albo nie, podgłośnie jednak. Tak. Dobra. To tyle już na dzisiaj. Muszę ogarnąć to chwilę. Bo dawno nie grałem. Jest po prostu, mam teraz taki mindfuck, co się dzieje w ogóle tutaj. Ale okej. Nie jest chyba za głośno, nie? Czekajcie, chwilkę. Zobaczę tylko. Okej, jest git. Jest dobrze. Także możemy grać spokojnie, bezproblemowo. O, dobra. Chłop co robi? Damn. O.
Super. Dobra. Chillerka, nie. Wchodzimy tu sobie. O! Dobra, jednak nie. To jest niebezpiecznie zbytnie w tym miejscu. Idziemy tam. Tam zawsze po prostu zazwyczaj wchodziłem, także. No nie wiem, chyba przyzwyczajenie już takie. A damn! To jest. O! O, już się. Już wchodzimy w prawe. Już pomału. To jest tak jak. To zauważyłem, tak, że to chyba jest po prostu normalne, jak już grasz. CS-a, albo w jakiekolwiek szlanki, że po prostu, no. że po prostu zawsze, no. Na początku się gorzej gra niż, co jest? Okej. Okay. Że na początku gra się ciężej niż wcześniej. Znaczy, no, niż później. Tak zauważyłem, po prostu kwestia rozgrzewki. No to jest fakt, jak się chwilę dłużej grasz, to po prostu ci się lepiej gra, nie? Także taki bardziej fakt, jak to chcę wiedzieć. Damn. O nie, bo to jest czat. Nie wiem, jak się go wyłącza w ogóle, także trochę będzie risk. Ale zgaduję, że się nic takiego nie wydarzy. A nasz chociaż. Jest prawdopodobieństwo, że może jakiś N-word wejść, a mam nadzieję, że nie. Zaraz będzie stream off. I po prostu, no, pierwszy i ostatni stream. Także. Ale mam nadzieję, że będzie git. Też nie wiem. Ale patrzcie. Kids names. Wow. Girls. Who asked? Nie podoba mi się to zbytnio tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak nawet nie przewidziałem w ogóle, ale okej, patrzcie na to. I dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za gra w ogóle, bo zacząłem od razu. To jest Open Space i chodzi o to, że... no. To jest po prostu, widzicie, mamy dwie drużyny. Każda drużyna ma coś taką... no. Nie wiem, taką teczkę, taki Intel. I po prostu musi przeciwnej drużyny po prostu... Musimy zabrać. I to tyle. O, właśnie, ktoś tu próbował od nas. Także. Tem. Nie podoba tu mi się. On tu gdzieś musi być. Popatrzcie, on tam. On gdzieś tu musi być po prostu, jak z boku. Może był akurat. Wiecie, co mi chodzi. To jest... Damn. No. Ten sam typ. Jeszcze. Przejebane teraz. Damn. Niedobrze. Czekajcie, bo... On gdzieś tutaj może być. On gdzieś tu będzie. Zakładam się. Zakładam, że tu. Gdzieś. Ten po prostu przychodzi. Ale szum. Czy jaki hałas po prostu. Wow. I to jest zajebista rzecz, którą w ogóle uwielbiam. W no.
Open Space, to zajebiście zoptymalizowane, po prostu na wszystkim to odpalisz. Bo to jest tak dobrze, jeżeli chodzi o grafikę, że możecie po prostu na najwyższych ustawieniach grać spokojnie. Ja mogę grać tak, że u każdego na spokojnie pójdzie. Teraz gram nawet na tak średnich. Także no to jest już... no. Zresztą w sumie przez to, że po prostu w tej grze nie ma tekstur. Także... i w ogóle wiecie. Widzicie, jak grafika w ogóle wygląda. To też może. Co teraz wchodzimy? Tu jest ciekawe miejsce. Ja zazwyczaj nie gram w szelanki, jeżeli chodzi o to. Bo w ogóle jakby tak nie mam. Ostatnio w CS:GO grałem i to było, no. Dla mnie... wiem. Gdzie on był, ten drugi? Bo... jeden widzę, no to tu jest, nie? A drugi no to był przecież tam dalej. What the fuck? W CSGO też w sumie możemy kiedyś zagrać. Teraz chyba już nie gram zbyt często, tak? Tak często nie gram w CSGO. Nie w ogóle w CS-a, bo po prostu wiecie. Zacznijmy od... okej. Okay. Zacznijmy od tego, że to jest w ogóle inny typ gry trochę. Jeżeli chodzi o strzelanie trochę, to dla mnie to jest trochę inaczej się to gra, tak? Niż na przykład w Open Space, gdzie w ogóle tam tu jest, wiecie, inaczej. Inna mechanika strzelania i w ogóle to wszystko. Także to jest w ogóle, to jest git. To jest easy, jeżeli chodzi o strzelanie. To jest, tutaj jest easy po prostu, ale wiecie, tą grę porównając tam do CS-a, to jest w ogóle, wychodzi na to, że Open Space jest w ogóle łatwiejsza, także. O, chłop co robi? Dosłownie jest... czy można tu? Nie, nie można, niestety. Niestety. Myślałem, że będzie, no. Będzie teleportowanie się tutaj. Na niektórych serwerach można się teleportować, także. Super. Dobra, idzie... o kurwa, niedobrze. Okej. Okay. Tak się robi. Dobra. To ja tu znik... fuck, myślałem, że tu, że akurat tu przejście jest. Dobra, sorki. Nawet to nasz jest, dobra. Zbejtowany zostałem. Myślałem, że to jest akurat z tych fioletowych. Karamba. O, dobra. Dźwięki... uuu. Te dźwięki w ogóle to jak z FNAF-a trochę. To, jak widzicie. Przez wentylację się przechodzi. Tak jak no. Nie wiem z którego. W ogóle, ale...
Na pewno nie z nowego tego Security Breach, bo to jest. Chłop tam był. Bo Security Breach to jest w ogóle. Zacznijmy od tego, że niegrywalne prawie. Znaczy nie jest złą grą, nie? Ale po prostu jest. Unplayable trochę. Bo no. Jeżeli chodzi o optymalizację, to jest po prostu. No tak niezbyt dobrze zrobione to. Jakby wiecie, w ogóle nawet nie mogłem w to zagrać tego FNAF-a, bo jest tak po prostu słabo zoptymalizowany. Także niestety, ale. Chociaż mówiłem już w sumie o tym. A to wiecie, miałem plany już, by to no, streamy robić. Tylko że nie poszło jak poszło. Wyszło jak wyszło. Ale próbowałem nawet, wiecie, tam już po prostu tryhard był, jeżeli chodzi o ustawianie, no, grafiki. A nic to nie dało w ogóle. Nie wiem, jak to tam działa, ale nic to nie dało. I niestety, no, nie było, nie ma, nie be, może będzie kiedyś. Ale na ten moment, no to tak średnio, z gameplayem tutaj, z Security Breach. Niestety. Patrzcie na to. Znowu. To u tego samego typa po prostu. Niedobrze. Czekajcie, ja mam pomysła. Uj. Oj, oj, oj. Fail. I powodzenie. Niezbyt się udało. Aj, aj, aj. Wiecie, zesrało się trochę. A czekajcie. Nie, nie, nie będę ryzykował jednak. Uciekamy! Spierdalamy! Nie wiem, czy tu wrócą. O! Dobra. To wracamy teraz już ostatecznie. Idziemy stąd, bo to jest, nie jest bezpiecznie zbytnio. A, tak zbytnio nie ma co. Nie ma już, nie ma tak w tym, że u góry są te intele, nie? O. Karamba. Nie ma granatu. Ale, ale poleciało. Ale poleciało. Nie. Zazwyczaj jak mi się tak udaje, to po prostu przez przypadek. Też nie mam takiego, że nie, znaczy tam, ale będzie teraz tryhard. Po prostu jak mi się uda, tak, no, to jest git. To jak po prostu w każdą grę, w sumie. Znaczy tylko w shooting games, także. Tak jak mówię, w takie, nie często gram. A. Nieczęsto, bo po prostu niezbyt wchodzi, czasami. Tak, ale w Open Space to chyba najczęściej mam taką ochotę grać w tą, bo to jest w ogóle jedna z lepszych takich gier. I chyba jedna chyba z takich, no, też starszych. Bo to jest w ogóle z 2012 chyba ta gra, tylko to jest mod po prostu. Tak, bo dużo było w ogóle gier, bo tu chodzi o to, że był taki moment, że wszyscy chcieli robić po prostu to co Minecraft, wiecie, robić takie gry jak Minecraft. I wiecie, o co mi chodzi, że gra podobne do Minecraft. Ciekawe, nie? Tak właśnie w ogóle Open Space znalazłem.
Chyba dosłownie cała kurwa strona. No. Z rzeczami typu gry podobne do Minecraft. Także to taki no. Jest. Czołbek. Znaczy to było Ace of Space chyba. To się nazywało wcześniej. Ale tam było jeszcze. Nie pamiętam jeszcze co to była za gra. Ale było dużo tam w sumie gier jeszcze. Nie gra, tylko gry po prostu już. Bo Mifruna była. Ale to. To jest też klasyk już. To jest jedna z tych gier niedokończonych, ale fajnie się w to gra. To ma klimat taki po prostu niesamowity. Mam nadzieję, że to kiedyś no. Będzie dokończone. Z tego co kiedyś patrzyłem, jest jeszcze coś. Czy coś powstaje tam akurat z tego? To jest, jakie to były? Był jeszcze Cube World. Było. To było też. Cube World? To Cube World? To chyba już był taki, no. Osobny trochę też tytuł. To już była inna taka gra. Graficznie. Bo grafika, no, pikselowa to gra podobna do Minecrafta. I to jest. Wiecie, grafika jest po prostu 8-bitowa i jest o Minecraft 2. Także. Ale Open Space akurat tutaj jest trochę tak Minecraftowe, bo tu jest w ogóle budowanie też. Tak, jeszcze było coś. Tam było. To tego już nie znajdę chyba. Musiałbym po prostu link do tego pamiętać, ale była strona cała po prostu. To się jakoś nazywało. Że gry podobne do Minecraft.pl, coś takiego. Do dzisiaj tego nie pamiętam. Nie pamiętam tego, jak się ta strona nazywa. Także dokładnie ten link, także. Okej. To znowu ten sam typ po prostu, co no, wcześniej nas zabił. Tylko że my wcześniej go zabiliśmy. Także pozdro. No bo tu nie ma dużo osób. Patrzcie. Nie wiem ile jest wszystkich, ale patrzcie. Gdzie my jesteśmy w ogóle. Pozdro.
co jest? Granatem. Możliwe. Okej, okay. Możliwe w sumie. Czekajcie chwilkę. Zaraz wrócę. Dobra, I'm back. W ogóle zauważyłem dopiero teraz, bo jest kamerka dosłowna, czat z gry. Ja wcześniej mówiłem o tym, co się na czacie dzieje, że no, że już mam to, mamy to z głowy. Także no, czekajcie, czekajcie chwilkę. No, jest git. To chciałem powiedzieć. Ajajaj. O, okej. Okay. Teraz mnie dobrze słychać już. Teraz będzie mi dobrze słychać. Ponieważ, tak jak widzicie tutaj, jesteśmy w ciekawej dosyć sytuacji. O. My tu pójdziemy. Dobra. Bo to już rozumiem, o co chodzi. Bo wcześniej było tam, że zniszczyłem to kogoś minę. Nie wiedziałem, o co chodzi, okej? Okay? Nie wiedziałem, o co chodzi. A to po prostu miny można tu podkładać, okej? Okay. Ciekawe dosyć, bo wcześniej tego nie widziałem. Pierwszy raz widzę tego typu rzeczy tutaj. Niesamowite wręcz. Także no.
A, dobra. Nie. Chciałem tu tunel wybudować. Chyba, że w ogóle patrzcie, gdzie my jesteśmy na mapie. Chwilę to zejdzie. Czekajcie chwilkę. Za dwóch, tak na. Nie wiem. Dobra. Co jest? Mam taki trochę zanik z pamięci, jeżeli chodzi o to, co my tutaj robiliśmy. Bo... już tunel. Ale tu postanowiłem teraz. Sorry, wiecie co? Po prostu... nie streamowałem chyba od... na Twitchu od paru miesięcy. W tym... na YouTube gdzieś chyba... w tamtym... w grudniu dopiero. W styczniu nie streamowałem w ogóle, także... no zorki, ale... nie wiem. Muszę... come back to vibe. Znowu. Czekajcie. W tą stronę. Chociaż... ale to nie ma sensu, szczerze. To jest za długo, by tyle kopać tam. Siedem na sześć jest. Nie, 7 do 5. Także niezbyt widzę szansę, by no... Ale przypomniałem, o czym wcześniej gadali, o tym, o grach podobnych do Minecraft. No to tak, Roblox tam był na pewno, Blockhead, Mifruna, Terraria, nie wiem, coś jeszcze było z takich mniej znanych gier, ale dużo było takich. W 2012 jakaś gra taka była znana, to zawsze była znana, dlatego to jest gra podobna do Minecrafta, dlatego. Więc, no. No. No popatrzcie. Ale echo tu jest. Znaczy reverb. Potężny czasami. Ale pasuje. O. Jeszcze był Block Miner. A to co my sprawdzaliśmy na tym. Na streamie kiedyś. Pamiętam akurat. No i co do tego remake'u, to z tego co wiem, to podobno anulowany jest. Także. Trochę do przewidzenia to było. Niestety. Niestety do przewidzenia to było trochę. Jakby wiecie, miałem nadzieję trochę, że... będzie git, co nie, że... będę pracować nad tym, ale...
Niestety, no. Nie wiem, czemu. Ale szkoda trochę. O, karamba. Już skończeni jesteśmy, po prostu. Sus. Sas. Nie chciałem. Sorgi. Znowu ten sam typ. Nie podoba mi się to zbytnio. Nie podoba mi się to zbytnio, ale okej. Sweet cutie. Crazy. XD. Watch your back. Czy mam samych fioletowych tylko z czat? Chyba, że żółty po prostu nic nikt nie pisze teraz. Okej, okay, jednak, dobra. Taki czat alternatywny. Bo nic nie, bo na streamie się nic nie dzieje, no to jest czat na z gry. I tam po prostu piszę teraz. Różne rzeczy piszą. Po angielsku, także to ma. W ingliszowym języku. To się właśnie stało, że zmieniło u mnie lighting na streamie, na kamerce, z tego co widzę. Co to za parkour jakiś? Niestety. Ja byłem zbyt widoczny, on był za blisko. Różne akurat parametry do tego podchodzą, że tak się stało, więc moja wina trochę. Wygrałem tu. Ale teraz mam plan, także. No. Zaraz tu ogarniemy. Czemu? Dobra. Wiecie co? Gościu ma plan. W przeciwieństwie do mnie, także. To akurat mądre. Pozdro. Po prostu, no. Ten typ ma teraz być może po prostu fuck moment. Przez chwilę, bo to jest ten sam typ po prostu, więc. Excuse me, what? What? Excuse me, what? The karma, motherfucker. Podoba mi się, że to jest gościu, który po prostu się nazywa. Sex girl. Jakby. Wiem, ludzie piękne nazwy wymyślałem. To jest chyba jedna z najpiękniejszych nazw, jakie kiedykolwiek widziałem. O nie, on jego kikują teraz. Wołt kikują go, tak. Dobrze. Nie wołtkikujcie, sex girl. Typa, który po prostu ma. Nie wiem, czy co ja akurat robiłem wtedy. Ja go miałem jeszcze po prostu, no, headshotować, nie? Ale okej, okay. Moja wina tu trochę była. Gdzie on jest? Tak. I kiedyś akurat możemy zrobić taki stream właśnie z, no, tam zgrania z tych gierek takich podobnych do Minecraft, jak znajdę jakiś taki starych, albo w tą stronę, albo jakiś film starszy, to będzie ciekawe, jakby taki zrobić stream. Brickforce jeszcze było, tak, Brickforce. Ale to już było w ogóle, kurwa, klasyk też. To też ciekawe, bo jakby większość gier nawet miała po prostu budowanie, wiecie, że można było budować tego typu rzeczy, tak jakby, że wiecie, po prostu oddzielna rzecz. Także, no.
takie masz wrażenie, że to wiesz, jest tam, że będzie, wiecie, większa szansa na znalezienie tej gry dzięki temu, że ktoś to nazwie grą podobno do Minecraft w 2012 roku. Także to jest akurat. Ale Brickforce było spoko. Co to był za lag jakiś? Niesamowity. Okej. Wow. Co? Ale sekund. No. Wombo combo. Pięknie. Tu po prostu było już. Come see your house. Aj, aj, aj. Mamy 7 HP, to nie jest... Fuck. Nie, to nie jest dobry pomysł w ogóle wracać. Nie wracać, tylko no, tam iść. Dobra, musimy tunelami. Nie ma szans. Czekajcie. Fuck, zapomniałem go przeładować. I typ przeszedł dzięki mnie, bo zapomniałem kurwa przeładować go. Kurczę. Ale to było fail teraz stulecia autentycznie, bo miałem, wiecie, już go tam headshotować prawie przez tą no, dziurę i tam po prostu nie skapłem się. Kurwa, przepraszam. Jesteście cali. Ale po prostu, man. Tak jakby... O, patrzcie. Dobra. Jakby co, nie jest tak, że nie umiem R wymawiać, bo po prostu jak za dużo mówię, to mi się słyszy i muszę się napić, okej? Okay. Okej. Okay. Więc, no, it's time. Bo strasznie mi słyszy, jak tak, no. Kurwa, niedobrze. Źle. Bo fail. Bo ja chciałem w międzyczasie go uszczelić. On tam się... Dobra. No, nie popisałem się. Damn. Tu jest zajebiste strzelanie. Widzieliście to? Ja dosłownie... To było tak prosto go namierzyć. Super. Niesamowite.
jak się postawia te miny? Teraz mnie to ciekawi, bo widzę, że jest po prostu już tak pisze, że mnie no miną mnie zabił. Widzę właśnie. Tylko jak się to stawia? Wiem. Niesamowite to jest. Ciekawe ile. Ciekawi mnie trochę. No, tworzenie takiego serwera na Open Space. Ciekawi mnie to trochę. Bo. No. Widzę dużo, nie wiem jak to działa. To są mody po prostu jakieś, czy pluginy, że wiecie, można no, ustawiać takie rzeczy, tam teleporty czy te miny. Tylko jak się te miny w ogóle stawia, to jest niesamowite. Bo, dobra, mamy typa. DM. Nie ma teleportów. A gościu się tepnął. Jakim cudem? Fuck. Pozdro. Tak się gra w pro gamer mode. No, po jakim czasie, wow. Ej, co jest? Szybko poszło. Co jest? Jakie wybuchy? To wszystko. Szybko poszło też. Dobra. Ale się, jakie lądowisko. Jak mrówki po prostu się kurwa wylęgły. Po prostu błyskawicznie. Nagle cała kurwa armia. Dobra. Czekajcie, to trzeba tam obczaić to miejsce. Tu jest. A patrzcie, przecież tu kurwa nikogo nie ma. Oni tam granatami. Cóż. Wow, ale to wygląda jak takie mrówisko. Takie no. Znam mrówki, akwarium.
Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. Ale to tak się nazywa jakoś. Tam, no. Ej, patrzcie, jakie tu jest wylęgowisko. Całe tam kurwa dwójkę siedzieli. Ja cię kręcę. Chyba strzelają. Tam strzelają już. Niebezpiecznie tam jest. Patrzcie ile. Tam bazę kurwa już mają swoją. Pozdro. Ciekawe, czy w ogóle jak już taki serwer robi się, czy można na przykład dźwięki własne to dawać, powiedzmy, nie? Tam. Ale mam pomysła. To jest dobry pomysł. To jest plan. No kurwa, niezły plan. Po prostu. A. Sorry. Dobra. Tam był gościu. Jakim cudem. Ale widać, że tak średnio to mamy szansę na wygraną. Tak średnio to widzę. Ale zwróćcie uwagę, że jak oni tutaj będą, to my mamy większą szansę, by po prostu do nich tam podejść. No i co wtedy? No i gówno. No. Także. To jest plan. Okej. 49. A dobra, może nie o to chodzi. O! Dobra, oni tu też chodzą. Niedobrze, niedobrze. Miałem taki plan. Że w sumie jakbyś pytał tutaj właśnie górą
Przecież skoro oni gdzieś tymi tunelami kurwa chodzą, to było mądre. No? Już się szykują tu. Tu gdzieś można by było, bliżej tam do nich podejść i po prostu gdzieś, no, przy krawędzi jest. O, ale pomysł mam. Po prostu łopaty, nie zdążyłem wyciągnąć. Pozdro. Niedobrze. Co to za jakiś... Po prostu kurwa jak mrowisko w czworo wszyscy. Armia kurwa dresów atakuje. Ale jakim cudem w ogóle do tego doszło, nie mam pojęcia. Jakim cudem coś takiego da się zrobić tu. Co tak sortwa? Ja tak zauważyłem, myślę, no okej, zaczęliście. Tu nagle tak kurwa czworo tam naraz na spawn. Niesamowite. Znaczy nie niesamowite, właśnie chujowo, bo nie trochę dziwne to. Już. Ile jest? 8, 6. Wiedziałem. Inaczej by nie było. Czy mnie widzi stąd? Wow. A tu już widzę gotowe wszystko. Tu już przede mną ktoś był. Już zależy, może akurat z tej strony patrzył. A. Idziecie, myślę. No cóż. No. Damn. Nie wiem. Nie wiem co powiedzieć akurat do tego. No. Sfelu. Będzie wchodzić. No, o, już kolejny. Patrzcie, coś takiego znacie? No zobaczcie, tam idą całe po prostu grupa na nas. Ja cię. O, tu kolejny chyba. Mądry. O. O. Okej, minął? Chyba tak. Co to za jakiś Gmod room? My tu by nie wiem. Wow. Nie wiem jak tu zejść teraz. Czekajcie, którym się tepa w ogóle? Widzę, że tu chyba jest tepanie. O. Dobra. Okej. Dobra. Znowu ten typ. A patrzcie, on drugi już jest. Coś tu się dzieje? W ogóle?
Damn. Patrzcie ile tu już ich tu jest. Co? Skąd oni się biorą w ogóle? Oh shit. A. Ale by było teraz triple shot. Chociaż nie wiem, czy to w sumie triple shot był. Byłby. Jakbym trzech naraz. Tu kół. W sumie. No. Jaki mądry. Już miałem granatę po prostu użyć. Po prostu nie wierzę, że tak blisko było. Na bombing. No prawie. Prawie. Teraz się uda, patrzcie.
Szczerze, to z tymi minami jakby gra jest po prostu niemożliwa, bo możesz po prostu podłożyć sobie kurwa minę gdzie tylko chcesz i jest po prostu, no, nawet nie przejdzie nikt z przeciwnej drużyny. I tu jest po prostu już tak, nie wiem co powiedzieć ją. Strasznie nasrane już tych min tutaj widzę. Że nie wiadomo nawet jak można ich jakoś ogarnąć. Że hej, jakoś wiecie. O, tu masz minę czy coś. Jakoś nie wiem. To jakoś było możliwe. Nie wiem, to? Nie wiem, spróbujmy. Okej. Jak saper po prostu, tylko 3D. Dobra. Dobra. Nie. A dosłownie jak saber. Dosłownie. Po prostu strzelasz, gdzie możesz nie trafić. Po prostu masz to samo. Tylko, że to nie jest na Windowsa XP, tylko w 3D wersja. To będzie trochę unsafe. O, bo tu jest coraz bliżej bazy. To oni tu mogą akurat wrzucić z jedną. Mówiłem? Niestety. Ale teraz. Teraz spróbujmy tutaj znowu przejść. Czy tam znowu będzie ta mina? Zwariuje. Albo wiecie co? Próbujemy górą. Bo tam jest mniej tunelów, a po prostu jest prosta powierzchnia, więc jest mniejsza szansa, że trafimy na coś. To jest akurat lepszy pomysł. Mówiłem o saperze, nie? Tam przypomniało mi się, że można było o tym, no, by zrobić kiedyś z gier flaszówek streama kolejnego. Tak jak kiedyś. Damn, ile tych min tu jest? Ale mówię właśnie, by zrobić streama kolejnego. Bo nie wiem. Mam taką ochotę, jakiś vibe znowu do tego. Wiecie, mam to w Flashpoint dalej, także dzisiaj nie, ale kiedyś być może zrobimy niedługo takiego streama. Przydałoby się taki dłuższy, bo to pamiętam krótki był stream, ale fajne to było. Był ciekawe, ciekawy pomysł. I być może jak się ma w planach, jak się uda, to też może takie jak wcześniej było, że takie highlighty ze streamów. Na Twitcha, na YouTubie po prostu. I to by był dobry pomysł, bo fajnie mi się edytuje takie rzeczy też. Tym bardziej, jakby też zrobić takie bardziej, że jest więcej, wiecie, editu. Tam po prostu więcej editingu i jest po prostu, no, o to chodzi, że jest, nie wiem jak to nazwać. Oh shit. Fuck. Niedobrze. Okej. Okay. Myślałem już takie, że trochę, że nie trafię go.
Także taki wiecie, że krótsze po prostu, więcej cięć. Takie mi chodzi, no. Ale splaye akurat mogłyby być bardziej takie dłuższe. Zobaczymy. To też zależy w sumie, co mogłoby być streamowane. Nie? Okej, okay, no to jazda. Bombing. Nie uda się. Się uda. Udało się. Jednego. Jednego. Jedną ofiarę. Fuck. Patrzcie. Trzeci jesteśmy. Także. Nie jest źle. Mam w ogóle dużo pomysłów takie na streamy. Ale to by musiał być, bo. Damn, ile ich tu jest? To oni kurwa armią całą? Serio tu przychodzą? Jakim cudem w ogóle? Ja cię. Skurwa cała armia dosłownie. Ale o co miałem mówić? O to mi chodzi, że. Musiałbym już taki wejść bardziej regularny schedule. Jeżeli chodzi o streamy. No to też takie też. No zobaczymy. Bo jeszcze też YouTube też jest. No i no, to też jest rzecz. I'm from Pernish Lunch. Zbejtowany właśnie, zostałem po prostu. Po prostu zbejtowany zostałem. Myślałem, że tam gościu stoi. No to jest po prostu bok, ale coś takiego robiłem kiedyś też, stawiałem po prostu gdzieś tam na mapie i ktoś, wiecie, ktoś pomyślał, że to tam stoi po prostu typ przeciwnej drużyny, nie? Nie, dołem jest niemożliwe przejście. Bo dołem po prostu przez te tunele tam jest większe prawdopodobieństwo, że się trafi na minę. O. Kurwa, to. O, oki. Man, to teraz było niesamowite. Bo trafić z takiej odległości w moim przypadku to jest. Nie. Dobrze, jest dobrze. Co w planach na rocznicę w tym roku? Nie wiem. Jeszcze jest do rocznicy parę miesięcy. Także do sierpnia jest jeszcze czasu, ale zobaczymy, pewnie stream będzie. Pewnie. Jakiś strumyczek. Zobaczymy. Bo stream był 2 lata temu, tego co pamiętam. Rok temu był na YouTubie, było coś. A 2 lata temu, to ci w tym roku też może będzie. Pewnie. Bo miałem trochę w planach, w tym, nie w tym, w poprzednim roku streama zrobić, ale tak średnio wyszło i nie zdążyłem już. I już bardziej miałem taki okej, okay, no ten projekt wydałem, także, no wypuściłem, także to wystarczy, okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem, co to było teraz. Okej, dosłownie dźwięki czatu są tutaj. Tego nie zauważyłem wcześniej. Że są dźwięki czatu. No bo. Te dźwięki są zazwyczaj jak, są zawsze jak podniesiesz Intel. Nie, jak zmienisz broń, nie. Oh shit. Bezpiecznie. Fuck. Ale to był hardcore mode tutaj już. Bo nice shooting. Oh, wow, gość napisał nice shooting. Wiem. Wiem, po prostu kurwa randomowe. No. Też strzelałem. Po prostu spadałem już. Nie wiem w sumie, czy tam kogoś trafiłem. Wątpię.
Chyba nie. No. Dobra. Nie, to nie jest safe. To nie jest... no, safe, bo tu jest tunel. Więc w ogóle nie ma szans, by tam nic nie było. Nie ma szans, by tam nie trafić na minę. Też w sumie. Haks. Kto haks? Przecież to jest serwer, który nie... Co jest? Co to... Okej, okay. Tam był gościu. Patrzcie, ile ich tam idzie. To jest... no, widzieliście, ile ich tam było dosłownie? I tam kurwa idą... I nikt się nie spodziewa, o nie! Tu się nikt nie spodziewa ich, że oni tu będą iść. Oh shit. Tylko skąd oni przyjdą? To pytanie. Oj, gdzie tam chyba byli? Chyba tam byli. Tylko... jest... wow. Nice fog. No jest, mgła. Zajebista. Klimatyczna taka. Co to za nickname? Dziesięć? To 20 tu jest? Serio? Damn. Digin, but co to jest? Widzę tu... wow. Nie wiem do ilu tu jest... koniec rundy. Znaczy nie rundy, tylko gry. Także poczekamy do tej 20. Nauczony, wiadomo. Jak najpierw to pamiętajcie. Pamiętajcie dzieci, jak najpierw to w głowę. Headshoty pierwsze. To jest z jednej strony mniejsze prawdopodobieństwo na miny, ale znowu tu jest łatwo, by cię trafili. Także... patrzcie. Dosłownie już miałem w planach tego granata rzucić. To by bardziej powiodło mi się, niż dalej tam strzelać. To było... Boat i nie wiem, czy gościu ma rzeczywiście haki. To nie wiem, który tam w sumie był. Czy on rzeczywiście? Jeżeli tak, ale z drugiej strony też nie wiadomo. A po znowu? Przez ściany. Może, bo może strzela przez ściany, ale co jak na przykład był przypadek i złudzenie po prostu i się wydawało gościowi, że on strzela przez ściany. No może nie strzelą i go teraz chcą po prostu wyrzucić. To jest rzecz. A tu no już strzela przez ściany, tak. Ciekawe? Nutty Buddy. Co jest? Czemu go? To nie widzicie czatu, ale na czacie się wszystko dzieje. Akcja rozgrywa się na czacie. Tylko że anti-cheat. Jakby co? Jakby co to za anti-cheat? Serwer. Ja nie cheatuję, bo nie umiem nawet. Nie wiem, jak się tu instaluje w ogóle cokolwiek. Jakichkolwiek modów. Także... Sorry, sorry.
Nutty Buddy. Co to jest? Co to znaczy? Nutty. Co to znaczy Nutty Buddy? Przepraszam bardzo, co to znaczy? Bo pierwszy raz w ogóle coś takiego słyszę. A Nutty Buddy. Nie wiem, co to za rzecz. Muszę ogarnąć mikrofon jakoś w najbardziej komfortową pozycję. Bo za każdym razem, jak się zbliżam, tego muszę odsuwać. Ale jest spoko, bo mogę go właśnie tak regulować. Fajnie, na przykład może być tu. No, a na przykład tu. Już go nie ma. Na kamerce. Ale no, zazwyczaj tak się staram, by mnie dobrze było słychać, bo czasami zbyt cicho mówię. I jest lepiej tak, jak jest bliżej. Ale był double kick. Moment. Nie, tu nie chodzimy, tu jest za dużo tych kurwa min. No. LLL hacker. Dude, get a life. Znaczy no, takie trochę jest unfair. Wszyscy grają zgodnie z zasadami, a tu takie, że... Oh, no. Czekajcie. Okej, chyba nie. Nie mam pojęcia, jakie te miny stawia. Szkoda, bo tu można ciekawe. Okej. Damn. Trochę. Nie wiem, jakim cudem można w ogóle te miny ogarnąć, bo. Kurwa, co jest? Ona się bierze, typ. Yes, yes. Okay. God damn it. Jak zawsze. Jak zawsze i mi uczyłem streama zepsuć. Nie wiem, czy widzieliście, mam nadzieję, że nie, bo... Nie wiem, czy za to mogę bana dostać, za taką rzecz. Chyba nie. Bo nie wiem, jak... Czekajcie. Mogę jakoś czat wyłączyć albo zmniejszyć, by był mniej widoczny. Game options, blot, ejecting, brass, ragdoll, animations, camera shake, more, damy teraz, particle, normal, chat notifications, chat in. To jest! Dźwięki czatu, ale już czatu nie można wyłączyć. Niesamowite. Okej. Okay. Jest okej? Okay? Okej. Okay. Były... nie chcę... Nie chcę no, ten czat by stream polecił, ale w sumie chyba... nie wiem, czy to tak działa. Się wystraszyłem trochę, bo widziałem tam na czacie ten jakiś gościu, po prostu nie wiem, co to był, czy jakiś... Jak ktoś zaczął spamić po prostu. To jest najbardziej trap na streamy.
takie coś, najbardziej na voice-chacie jakimś jak jeszcze jest. Tu jest, przynajmniej czat nie był do końca widoczny, więc jest szansa, że... no. Ale okej. Okay. To jest coś, co spodziewałem się trochę tego, także... Już nie jest nic takiego, że okej. Okay. Guys, I'm closed, sorry. Gdzieś tu chodzą. No. Załatwione. Here we go. Już? Wow. Ale była dobra rozgrywka teraz. Także nie było źle. Dobra, czyli smutne trochę, że nie działa tu trochę system banowania, czy wołtkikowania, bo dużo widziałem przedtem, no to wow, tam dużo gości po prostu no, wyodkikowało, znaczy dawało jest, bo tam no wiecie o co chodzi, jak wyodkiki działają, więc po prostu no nie wiem ile tam trzeba minimum tych głosów, by tam kikować kogoś z serwera, no ale timeout by był niby, no i nie wyrzucili go, także dziwne, bo dużo tam gości po prostu kikowało. Mnie to zdziwiło, czemu tak się stało. Znaczy, jak to działa. Tam, że jest jakiś minimum tych wymaganych głosów, czy coś. Dobra, to jest nasza ziemia już. O, już jest kolejny vault kick. Wow. Gładko poszło, bo z daleka to takie bardziej już przewiduję, że dłuższy czas strzelania. To akurat mogli tak zrobić, że jest taki gradient. Że wiecie, tam dalej jest żółty. Nie zrobili. Nie, jest tęcza po prostu. A on zrobi, że jest kolor drużyny, po prostu gradient i tu jest już przeciwnej drużyny. To by fajnie wyglądało akurat. O.
No. Bo blisko było. Kurwa. Tak blisko było. A. Pro gracz moment. W żadnej grze. Gdzie w CS-ie taki pro gracz moment zrobić? Nie, w CS-ie nie zrobisz coś takiego. Tu możesz zrobić. W open space. To jest zajebiście, bo tu masz dodatkowo, możesz kopać tunele i wszystko. To jest dopiero zajebiste. Rzeczywiście dziwi mnie to trochę, że rzeczywiście open space jakby nie, wiecie, nie zyskał takiej popularności jak wiecie, takiej dosyć większej. Znaczy są, wiecie, działają serwery i są ludzie do grania, ale po prostu no, że to jest dalej tak, no, mniejsza społeczność. Tu można rzeczywiście dużo rzeczy takich fajnych dodać, jeżeli chodzi o no, świat. Skoro można tyle rzeczy tu budować. Damn. Dobra. Checking out. Jedziemy. Everybody is hacking. Ja na przykład żartowałem. Oczywiście. Ja nawet nie używam haku po prostu, bo to jest absolutnie takie trochę rujnowanie gry. Znaczy absolutnie to jest rujnowanie gry, bo... A, dobra. Tutaj nam... Ziomo pomaga. Dobrze jest, dobrze. Tak blisko było do unicestwienia ich. Kurde. I na przykład dodał, brakuje dużo rzeczy w open space. Ja na przykład dodałbym jakieś levele, coś takiego, żeby te kile się tam liczyły. Chociaż to trochę takie byłoby, no, bardzo łatwo byłoby to, no, levele osiągać, więc już tam licząc na to na przykład, nie wiem. Jakoś tam liczyć to. Było fajne, dużo tu można byłoby kurwa rzeczy zrobić, to jest tak mało tutaj funkcji. Można by naprawdę fajnie niektóre rzeczy też dodać tu. Już tam niby na serwerach niektórych są, więc to też w sumie jest... To trochę tak jak działa jak CS 1.6, że tam jak są jakieś levele czy coś, to tam zazwyczaj jest na serwerach tam ogarnięte, nie? Kurwa. Gdzie on jest? O. O ty chujku mały. Tu cię mam. Zaraz. Teraz mam przewagę z góry. No, od nich, tak jak widzicie, bo już takich dużo nie ma, bo tam, no, mam, tam trochę przewagę mieliśmy przez chwilę na krawędziach tam, także, hej, jest szansa. Tunele są złą rzeczą. Bo zauważcie, tu jest, mówiłem już chyba, ale to jest, o, największa szansa, by po prostu, kurwa, na minę trafić. Tak jak na dole, tam w tych.
O. Wow. Dosłownie miałem taki trochę... bałem się tu wskoczyć. Taki lęk wysokości trochę. Nie. Nie. O nie. O nie. O no. Gdzie oni są? O no. O no. O no. Warto było. To dobre, dobry pomysł był. Przewidzone było. Co jest? Zaraz. Zastanawia mnie to, jakim cudem ten sam gościu jakby znalazł się nagle tutaj. A wcześniej był tam po prostu po drugiej stronie. Jak to jest logicznie możliwe na tym, w open space, tak. Skoro tu nie ma teleportowania się i w ogóle. Mnie zastanawia. Dobra, teraz nie używamy tych granatów tak zbytnio. Bez powodu. Bo to one się przydadzą, bo jest ich jest za dużo, a tak nagle jak trzy na raz, to nie będzie dobre. Dobry pomysł. Tam skoro nikogo może nie być akurat, nie. No. Let's go. I co jest w ogóle tych rund? Bo 10-20 widzę i tu też 7-20, czyli mam wrażenie, że chodzi o to, że jest 20 punktów każda drużyna może zdobyć, nie? Także widzę, że przy tych 10 utknęliśmy trochę. I to jest rzecz, czy gramy do tej rundy? Raczej nie. Ale czy gramy do końca? Czy raczej nie? Bo no chyba nie. To jest w ogóle... Nie wiem ile zejdzie jeszcze. Dobra, wiecie co? 65 killów, nieźle. Teraz epic moment. Jak? Tak, chciałem właśnie strzelić. No dobra.
Nie da się na tym grać w serwerze w ogóle. To jest, nie dość, że to jest 20 chyba rund. I po prostu wszędzie są miny, więc nie wiem. Co zrobimy teraz? Dobra, wiecie co? Tyle gry. Jakie są serwery jeszcze? To jest dużo serwerów. Dużo serwerów tu jest. Ale, znaczy nie dużo, ale... 7 serwerów działających. Takich, na których możesz rzeczywiście zagrać. Ale dzisiaj już nie będziemy. To jest w ogóle za dużo. Już. Znaczy jest dobrze akurat. Oj, zacina trochę. Ale jest akurat dobrze, jak na pierwszy stream taki po przerwie trochę dłuższej. Bo 2 godziny już streamujemy ponad. Myślę, że wystarczy na dzisiaj, bo Open Space był. Takie pogadanki na początku też, także no, widzicie, jest całkiem, całkiem, no, ciekawy stream. Miałem w planach więcej trochę, na po przerwie, ale myślę, że chyba wystarczy, tak, jedna gra. Coś możemy jeszcze sprawdzić w międzyczasie. Ciekawi mnie, czy jak się tworzy serwer na Open Space. Serwer. Jaki serwer tworzy? Auto. Mody można instalować. Jak to działa? Są mody. Chyba. Na Linuxie jest Open Space. Niesamowite. To chyba są mody na tekstury już. Absolutnie takie. Damn. To są mody, które mogą dodać coś takiego jak jakieś itemy nowe. Jeszcze te. Nie widzę zbytnio dużo rzeczy. Jest. Make server. Mógłbym, no, przechwytywanie dać ekranu, ale nie chcę mi się. Nie wiem, czy dałoby się normalnie tak wrzucić. Ale dobra, zobaczę tylko na chwilę. Jak to wygląda. Czy jak się mapy tworzy do Open Space, to mnie ciekawi. Nice. To okej, okay, czyli po prostu tak jak w Minecrafcie. Takie minecraftowe tworzenie serwera. Jak się... Map. Dobra. Znalazłem, jak się tworzy mapę na Open Space. Jest pokazane. Znaczy nie jest pokazane, ale są mapy. Ale jak się tworzy, nie wiem już. Pojedujmy map. Ciekawe. Dziwi mnie, bo zazwyczaj gramy na serwerach, to jest po prostu mapy się powtarzają. Też dziwi mnie trochę. Bo tyle map można zrobić. Też jakby ludzie używają tych samych map. Ale szkoda.
Jest! Jakiś edytor map. Mam screeny tego? Chyba nie ma. Jest open space. Co to jest? Czekaj się. Nie, to nie wygląda jak open space. Teraz pokażę wam. Nie mogę. Dobra, bo nie mam tego. To... Cóż. O, dobra, jest. Patrzcie. To nie jest open space. A tu jest forum. I jest... gościu zrobił software do, no... właśnie tworzenia tych... No, jak to się nazywa? Map. Tylko, że to jest po prostu inny program jakiś. Zobaczymy, czy ma inne coś. Inne filmy. Czy jest inne cokolwiek. Building Editor Test. To jest ciekawe. No to nie jest. To wygląda jak open space, ale to nie jest przecież ten. Czekajcie. Ale vibe jest fajny. Ładnie to wygląda. Ciekawe jak się... no... In-game mapping. Co to za film? O, jest coś. Tylko to jest w grze już, a nie jak się programuje mapę. Chyba, że to po prostu taki, że się normalnie, wiecie, in-game. Chyba, rzeczywiście. Co to jest?
Co za machina jakaś? Czekajcie, to jest... U mnie to jest chyba 104... Czekajcie. O, dobra. Mam lepszą jakość. Nie, to normalnie tak wygląda. Jest... To normalnie taka jest chujowa jakość. Dobra. Kiedyś miałem, chciałem takie zrobić machinimy w open space. Coś takiego. Właśnie. Tylko że profesjonalni. The movie. Nie mógł. O. Yo. Ajajaj. Ajajaj. O nie. Niezła reklama. Tak. Dobra, co tu mamy? Chyba nic już. To wiecie co? My to możemy kończyć już. Fajny stream. Jakby po przerwie, także... co mogę powiedzieć? Tyle na dzisiaj, także widzimy się, nie wiem kiedy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie w następnym roku, także no. Dobranoc.